Dzień dobry, nagrywa się, tak, nagrywa się, wszystko w porządku. Jesteśmy w grze, która się nazywa Need for Speed Undercover i będziemy sobie grać. Hello. Yo. Samochody. Mapa GPS. Dobra, mamy jakieś tam wyścigi. Z czego bym skorzystał? No coś tam jest nowego. Prawda? Chciałbym bardzo mieć samochód drugiej klasy, ale jednak mamy je zablokowane. Co mi się już tak mniej podoba. Dobra. Kurwa, czemu ja nie mogę zoomu robić? Łop. Mogę. Czyli to jest cała mapa gry. Dobra. Mamy jakieś ucieczki. Dobra, no trzeba jeździć tak naprawdę. Samochód jest tuningowany, ale przydałby mi się tak naprawdę drugiej klasy. Już teraz. Mam Lancera. Chyba to jest Lancer. Mógłbym go co prawda stuningować i jeździć nim, ale nie jestem przekonany, czy chcę poświęcić tyle pieniędzy. Trzeba będzie też zaoszczędzić na... Dobra, mam uciec po prostu, tak? Tak. I chciałem zaoszczędzić ten nowy samochód. Wczoraj dużo nagrałem. Nagrałem chyba wczoraj 5 odcinków. Tak? 5? Nie wiem. Albo 6 nawet. Także sporo. Dobra. Żeby im uciec, trzeba coś rozjebać. Albo ich po prostu rozjebać. Kurwa, patrzcie co ze mną zrobili. O, widzę trójkącik. Kurwa, ci się rozjebali. Zbugowało mi grę, kurwa! Grę mi zbugowało, kurwa mać. Kurwa, 8000 musiałem zapłacić za to, czajcie? Przez pierdolony bug gry, kurwa mać. Ja pierdolę, kurwa, no jedyne co mogłem zrobić to... Kurwa. 25000 zniszczeń. Ja pierdolę. Szkoda trochę tego, no ale trudno. Co mogę poradzić? Kurwa, teraz będzie problem, żeby mieć pościg. Bo chyba mi obniżyło troszkę poziom. No kurwa, ucieknę zaraz im, ja pierdolę. Jest. On drugi poziom kurwa zainteresowania, powinien mieć kurwa nie wiem. 40. Trzeba niszczyć. Jest co niszczyć? Bez tłuczki jakieś robić, ale kurwa 200 dostanę, mam 4 minuty tylko. Target is doing it again, he's back at the sawmill. Suspect just turned west.
O, są na mnie. Ale poniszczyłem co, ale poniszczyłem. Kurwa, znowu mnie zgubili. Jak tak dalej pójdzie, to ja tego nie zrobię. Musiałem trzech. Trzy to będzie... też za mało. Dwóch mogę zniszczyć. Ale nie trzech. Dobra, ten jeden nadal jest. Ale już teraz tak naprawdę jeden samochód zniszczę. Będzie git prawie. Dobra, weźmy ich pod ten, pod trójkącik. Tylko obu, żeby mi jeden potem nie przeszkadzał. Dobra, ten się rozjebał. Tego to zniszczy. Nie zniszczyło. Okay, be advised, suspect was last seen at north on hillside. Supervisor wants a quadrant to be set up. Szkoda tego wstępu, co? Co poradzić? Nic nie poradzić. Roger that, dispatch. I got four units with me. We'll form a quadrant northeast of the last 20. Dispatch, this is this 30 report, no contact. 911, give you any info on a possible 20? Hamulce poszły do przodu. Czyli tam nie da się do 100% na przykład podbić tych hamulców, tylko... Tor jakiś. Biorę losowe tak naprawdę. Nie skupiam się na czymś. Konkretnym. Jak tak dalej pójdzie, to serio będę rozważał, czy tego Lancera nie ulepszyć. Na przykład. To miał dwa. Ale to zobaczymy, jak się będzie rozwijało. Musiałem zobaczyć, jak taki Lancer z salonu i ten mój z salonu, jakie ma statystyki i czy to się opłaca. Najgorsze jest to właśnie ta blokada. Ale jakbym porobił jakieś postępy w fabule, to oczywiście to by minęło. Kurwa. Nie daje rady. Kurwa, bardzo nie daje rady. Widzieliście, jak mi wyjebali? Sprint. Toż ten pierdolony, kurwa, docz nie daje rady. Ale nam idzie, co? Już zapomniałem, jak się jeździ. Źle. Chyba jeszcze gorzej. Kurwa, nie wiem, no ten samochód nie daje rady, kurwa, nie daje rady ten pieprzony samochód. Eliminacja gliniarzy, to mogę robić. Tylko jak ja będę miał kupić samochód za 160 tysięcy plus jeszcze kingować go za setkę, to ja nie mogę sobie ulepszyć tego Lancera. Właśnie najgorsze jest to, że nie wiadomo kiedy takie rzeczy będą. Dobra, cztery samochody trzeba zniszczyć, tak? Kurwa, jeden mi goni tylko.
No fajnie. Stay tight, here he goes. Mamy pieprzony drugi poziom, kurwa, poszukiwania. A wcześniej był, kurwa, milionowy i... Szkoda, że to straciłem. No ale podbijemy wyższy. No dobra, powiedzmy, że nawet to zniszczę. I zgubiłem policję, tak? Jest nowy. Jest dwóch nowych. Wiecie co? Cofamy się. Tylko oni też za mną muszą. Mamy dwie minuty. W Most Wanted to trochę było fajne to, że mogliśmy parę zaliczyć tych kamieni naraz. Tak po prostu sobie jeżdżąc z policją. I stłuczki, i jakieś kolczatki i tak dalej. No kurwa, teraz ich się narobiło. No kurwa, akurat teraz ich się narobiło. Mam bardzo słabo wytrzymałe są. Ciężko się tu gdzieś schować konkretnie. O, czas mi spowalnia, jak już. Dało się. Budujące jest to, że cały czas rozwijamy się, jeśli chodzi o umiejętności i tak dalej. To pewnie maksymalnie będzie 30 tego silnika i tak dalej. Zawsze spokoj, tak. Mapa GPS. Jest wyprzedzenie. Bo to już też półkę wyżej są wyścigi, więc nie wiem, czy dam radę. Czy nie dam rady, czy dam radę, czy nie dam rady. 75 sekund. Ja myślę, że ja tu kurwa nawet nie dam rady. Ale ja zawsze tak gadam. Zawsze tak gadam na sprintach i to jest prawda. A, dobra. Wolę te autostradowe dużo bardziej. Może go spowolnię. Nie, ale policja jest. Jest i będzie. Tu był przed chwilą. Jest. Czyli oni nie znikają. Dobra, tamtym się niech zajmą. Give me some cover ASAP.
Nie trzeba im uciec jeszcze. Dobra, to akurat załatwione. Poziomu nie wbiliśmy jeszcze. Ale powinniśmy zaraz to załatwić chyba po następnym. Spójrzcie na tę sytuację w ogóle. Co tu się odpierdala? O, jeszcze dwa razy i by mi samochód zajebali. Tak wtedy musiałbym lancera robić. Sklep z częściami drugiego poziomu. Salon. Europejski. Możemy kupować. Tylko teraz nie mam pieniędzy, kurwa, nie mam teraz pieniędzy akurat. Audi R8. Dobra, co ja będę chciał kupić? W sumie mogę już koszt. E46. Kupiliśmy. Tylko tak naprawdę... Dobra, super, odblokowaliśmy to, cieszę się bardzo. Tylko i tak muszę porobić jakieś wyścigi, bo mam bardzo mało pieniędzy teraz. Więc tak naprawdę, no trochę będzie trzeba tych pieniędzy, nie ma co się oszukiwać. Dobra, mapa GPS. Punkty kontrolne. Wiecie, jakikolwiek pieniądz będzie mi tutaj potrzebny tak naprawdę. Jednak nie było mi stać na żadnego. Na Audi S5 nie było mi stać na przykład. Dobra, mamy betę. Mamy swoją umorzoną betę, będę mógł ją jeździć. Tak naprawdę zrobię dwa wyścigi, stuninguję co mogę i zacznę jeździć. Zacznę jeździć. I zobaczymy. Samochód będzie wyglądał. Kurwa, buta wyjebał teraz. To już powinno się skończyć. 55 sekund. Dziewięć koła. Jeszcze nie mam tego? Następnego poziomu? Dobra. Jakiś ciekawy wyścig może? Punkt kontrolny. Ale to myślę, że w następnym odcinku sobie tą betą pojeździmy, co? Że jeszcze w tym tak do 30 minut sobie porobię jakieś te, stunigujemy to. I w następnym odcinku odpalamy. Zobaczcie, to zrobimy tak. O! I hu. Wiecie, tutaj wszystko jest przemyślane. Zobaczymy, jak się będzie jeździło tą betką. Na początku weźmiemy w osiągi wszystko. Dopiero potem jako taki przywilej prowadzenie pójdziemy. Wiecie, trzeba ciąć koszta. A czy to nie jest ten wyścig, który ostatnio mi się nie udał i pod koniec przypierdoliłem coś? A nie, nie przypierdoliłem, tylko po prostu nie dałem rady chyba. Albo to było wcześniej, już nie pamiętam. Nie pamiętam nic dosłownie. Chyba to. Zresztą nie wiem. Ale tak naprawdę statystyki miały lepsze E92. Te E46 ma niby lepsze ten, ale chciałem po prostu.
Będę ponosił tego konsekwencje. Oczywiście. Tak, to. Pamiętam tą pętlę. Więc chyba jestem teraz w lepszej pozycji, tak mi się wydaje. Albo nie wiem. Przekonamy się za 50 sekund. Wcześniej tędy nie jechałem. 4, 3. Mimo przywalenia udało mi się. Chyba poziom. Nadal nie? Ojej. Są jakieś sprinty, ale ja w nich chyba nie dam rady. Wyprzedzanie. I to też punkty kontrolne. Weźmy punkty kontrolne. Tak, już 10 odcinków nagraliśmy. Ciekawe, ile tak nam zajmie. Tak myślę, że godzin gry, że odcinków będzie 25. Coś takiego. Tak bym liczył. Ale trudne robią się właśnie te punkty kontrolne. No, jeśli jeżdżę takim samochodem, to się nie ma co dziwić, prawda? Już nie domaga. Punkty kontrolne stały się coraz mniej casualowe w moim wykonaniu. Wcześniej to był taki pewnik, a teraz to jednak takim pewnikiem to już nie jest. W ogóle teraz odkryłem, że jak mamy ten hat, jest ten prawy, z prawej strony ten wskaźnik, to jest mnożnik jakby naszych tych nitra, jeżdżenia obok samochodów innych i tak dalej. Dopiero to odkryłem, czujcie?
Wow! Ładnie to zrobiliśmy, co? Kurwa, damy realne. A ładnie to zrobiliśmy wcześniej. Easy. Jeszcze jeden wyścig możemy zrobić. Ale długo się teraz bija to poziom, co? Rabat na części! Wow! To nas interesuje bardzo. To nas bardzo interesuje. The attack on you could have been a new gang, or it could have been a faction of G-Max team. They certainly seem more organized, better equipped, and more violent. Keep doing your contracts with G-Max and building your rep on the streets. Hello. Chase Lin. How long has it been? Ciao. Too long. Now is our opportunity. Let's talk about the object. Well, let's talk about the object. First, we need to talk about the vehicle. Dobra, mapa GPS. Dużo wyścigów, co? Punkty kontrolne.